sobie rana pogoń 2, 4 do 1. Wynik wysoki. Zacznijmy od tera gości. Trenerze, no te 30 minut pierwsze na pewno trener Tutun był zadowolony ze swojego zespołu, bo no zdaje się, że nawet lekką przewagę miał chyba na boisku. Na początku pogratuluję na pewno zwycięstwa. Wynik wysoki, chociaż tak jak tutaj zostało powiedziane, gdzieś tam gra może nie do końca odzwierciedla ten wynik wysoki, bo nie na pewno w drugiej połowie zespół rany miał dużą przewagę. My te pierwsze 30 minut mecz się układał tak, jak my sobie założyliśmy. Chcieliśmy grać atak pozycyjny, cierpliwy atak, szukać swoich szans gdzieś tam w tych bocznych sektorach. To się gdzieś się udało. Dostaliśmy się do dwóch, trzech dobrych sytuacji, gdzie mogliśmy zdobyć bramki. Szkoda mi bardzo pierwsze bramki, bo też praktycznie po takim, można powiedzieć, indywidualnym błędzie, gdzie piłka skoczyła w polu karnym. Jest to bramka typowo za darmo, gdzie przeciwnik sobie tej sytuacji sam nie stworzył, tylko my daliśmy prezent. Druga bramka też w środku, został zawodnik odpuszczony. I gdzieś to wszystko pękło, ale ja też, no, jest to dopiero nasz chyba drugi przegrany mecz. Każdy mecz, można powiedzieć, gra w innym składzie. Dzisiaj, można powiedzieć, w większości zagrali zawodnicy młodzi, którzy gdzieś tam trenują też na co dzień w rezerwach. Także jest to dla nich fajne pole do nauki, bo zostały na mecz z zespołami z górnej części tabeli. Jest to dobra weryfikacja dla nich samych, że ile jeszcze brakuje do tego, żeby grać w piłkę profesjonalną na poziomie seniorskim. Jest to weryfikacja też dla nas trenerów, nad czym mamy jeszcze z nimi pracować. Ja uważam, że są to bardzo cenne mecze. Zapewniliśmy sobie to, co mieliśmy zrobić w tym sezonie, już utrzymanie i gdzieś możemy ten poświęcić czas na to, żeby doskonalić pewne rzeczy w naszym modelu gry, który chcemy gdzieś prezentować. Zwłaszcza dla Macieja Żywackiego był to chyba dzisiaj szczególny mecz, bo ponieważ on pochodzi z Torunia właśnie, jego rodzina też na trybunach dzisiaj. On zszedł w przerwie, to była decyzja trenera, czy wynikająca z urazu? Znaczy była to moja decyzja. Maciek jest zawodnikiem na co nie trenującym w pierwszym zespole, jest to młody zawodnik. No przede wszystkim gdzieś, jeżeli miałem pretensje o to, że o dużą liczbę straw w środku, no i odpuszczenie przy tej drugiej, można powiedzieć, bramce zawodnika. Jest to zawodnik o bardzo wysokich umiejętnościach, jeżeli chodzi o piłkę. Musi zrozumieć, że i nauczyć się tego, że w piłce nie tylko umiejętności, ale też charakter, walka w środku, bo tak dzisiaj się gra w piłkę, że nie tylko dobra technika, ale przede wszystkim też charakter, cechy ewolucjonalne i motoryka na wysokim poziomie pozwolą mu gdzieś w piłkę grać. Ma to co najważniejsze, ma umiejętności techniczne, a nad tymi sprawami musi sobie poprzez te wszystkie mecze gdzieś przemyśleć, wyciągnąć wnioski i w następnym meczu zagrać lepiej. Dobrze, dziękuję. Maciej, pierwszy stracony wiosną gol w Toruniu. W samej końcówce spotkania lekka dekoncentracja, czy po prostu składna dobra akcja w Toruniu? No tak, szkoda, nie ma co ukrywać się. Mieliśmy kolejne spotkanie w Toruniu zagrać na zero. No ale cóż, najważniejsze są trzy punkty, tak? Dopisujemy kolejną oczka w tabeli. To się dla nas przede wszystkim liczy. Ja zawsze powtarzam, wiadomo, że czy 4-3, czy 7-0 to też to są tylko trzy punkty w tabeli, także na pewno staramy się gdzieś na tą grą w obronie pracować, na treningach bardzo dużo. I są tego efekty, tak? Są tego efekty, tak się mało bramek. Myślimy już o kolejnych spotkaniach, tak zostało ich 7, znaczy praktycznie 6, bo teraz za tydzień mamy walkowe. Musimy się teraz już skupić na Górniku Koni, który tutaj przyjdzie do Torunia za 2 tygodnie. No i ten przeciwnik jest dla nas najważniejszy. Dziękuję. No i trenerze, nie ma pan czasem ból głowy? Pewnie tak, jak każdy człowiek. A czy przy wybieraniu składu, zwłaszcza zestawu napastników, nie ma pan ból głowy? Nie, no mamy szeroką kadrę. Ja byłem tego orędownikiem, żebyśmy tą kadrę możliwości mieli szeroką. Ważne, że nasi napastnicy są w formie takiej, która nas zabawała, strzelają bramki, to jest istotne. A ból głowy, no to mówię, no to jest taki troszeczkę przejaskawiony temat. Ja się cieszę, że oni są w dyspozycji i fajnie ze sobą rywalizują. Chciałem zapytać o ten pierwszy gol, czyli rzut karny, bo do piłki podszedł i Maciej, i Panowicz, i Daniel Ciechański.
tutaj oni byli między sobą to uzgodnić, czy to trener ustalał wcześniej, kto ma strzelać? Zawodnicy między sobą nie uzgadniają wszystko, wszystko jest jasne, wiecie, co trzeba. Zgodzi się trener, że gdzieś ten kwadrans, może troszeczkę więcej rozpoczęcia tego meczu był słabszy w naszym wykonaniu? Pierwszy kwadrans jest poukrywany tak, że wydaje mi się, że to jeden z najlepszych zespołów, z jakimi żeśmy grali w tej rundzie. To nie była kwestia naszej słabości, tylko bardzo dobrze ustawiono zespół Pogoni. Rzeczywiście tą młodzieńczością, bieganiem i piłkami prostowane w remicie nas zaskakiwać, bo było bardzo ciężko. Uważa, żeśmy opanowali sytuację i potem rzeczywiście te doświadczenie na boisku było widoczne. Teraz czas na Puchar Polski. W środę już mecz z Mustangiem Ostaszewo. Przypuszczam, że skoro w ostatnich trzech właściwie spotkaniach wychodziła podobna, bo ta sama jedenastka, to w środę dostaną szansę inni piłkarze, zgadłem? Na pewno zawodnicy, nie mamy drugiego zespołu i na pewno zawodnicy, którzy mają mniej